Neoimpresjonizm to jeden z ważniejszych, ale chyba teraz trochę za mało docenianych kierunków końca XIX wieku. Głównym twórcą neoimpresjonizmu był Georges Seurat, ale ponieważ jak widać dosyć szybko umiera, to warto wymienić również Pola Siniaka. Obaj artyści blisko się przyjaźnili i to właśnie ten drugi stanie się spadkobiercą i propagatorem idei, które do sztuki wprowadzi Georges Sera. Ważną sprawą jest to, iż neoimpresjonizm nie jest nowym wcieleniem impresjonizmu. Neoimpresjonizm jest oddzielnym kierunkiem, który odnosi się do impresjonizmu, czerpie z niego ale właściwie jest jego zaprzeczeniem, co dość dobrze widać po obrazach neoimpresjonistycznych, że wyglądają one zupełnie inaczej niż obrazy impresjonistów, zupełnie inne cele im przyświecają, a tym samym neoimpresjonizm bardzo dobrze wpisuje się w taki szerszy kierunek, jakim jest postimpresjonizm. To zresztą zgadza się też dokładnie z datami, okresem, w którym postimpresjonizm będzie się rozwijał. Pierwszym ważnym obrazem, obrazem, który właściwie jest takim wstępem do neoimpresjonizmu, są ci kąpiący się własnie obraz, który zostaje pokazany w 1884 roku, a więc dokładnie w momencie, kiedy już następują próby poszukiwania nowych dróg rozwoju sztuki w związku z kryzysem, impasem, impresjonizmu. I to, co proponuje Georges Serra w sensie tematu, bardzo wyraźnie nawiązuje do ikonografii impresjonizmu. Jesteśmy na zielonej trawce, nad sekwaną, w tle mamy most, kominy, a więc wiele elementów, które spotkalibyśmy na obrazach impresjonistów. Ale ten sielski widok przedstawiony jest już w inny sposób pod względem technicznym. Sam sposób malowania nie koncentruje się na uchwyceniu wrażeniowości, zwiewności tego, tej sceny. Wszystko jest dużo bardziej konkretne, dużo bardziej jakby zastygłe w bezruchu. Ważnym elementem, któremu warto się przyjrzeć, to postać tego chłopca, a właściwie tła, które się za nim znajduje. Tym tłem jest powierzchnia wody. Ale proszę zwrócić uwagę, że za jego plecami ta powierzchnia wody jest jaśniejsza z kolei przed jego ramieniem jego ręką mamy jakby rodzaj cienia, który jednak tam zupełnie nie powinien występować. Oczywiście taka gradacja ma nam uwypuklić samą postać tego Młodego, młodego chłopca. Jednak jest też takim sygnałem, że to jest moment, kiedy odchodzimy od realistycznego, dosłownego odzwierciedlania. Rzeczywistości, że pewne formy będą, zmieniające się formy, będą ważniejsze niż odniesienie do rzeczywistości. Obraz nie tylko jest inny w swoim charakterze, w sposobie malowania od obrazów impresjonistycznych, ale również różni się od nich swoją wielkością. W odróżnieniu od obrazów impresjonistów, którzy zazwyczaj wybierali dość mały albo średni format, obraz żorza Serata jest obrazem dużym, liczącym 3 metry szerokości, i również sam sam sposób pracy nad tym obrazem był zupełnie inny niż sposób pracy impresjonistów. Przygotowując się do malowania takich dużych obrazów, Georges Seurat wykonuje szkice, studia rysunkowe ale również i studia malarskie, bo tak samo jest w przypadku jego najważniejszego obrazu najważniejszego dla rozwoju neoimpresjonizmu czyli niedzielnego. Popołudnia na wyspie Grange, którego powstanie poprzedza namalowanie, właśnie niewielkich, bo w tym przypadku mówimy o niewielkich szkicowych studiach olejnych. Ale również i rysunkowych szkicach, w których pojawiają się elementy, które później znajdą się w gotowej kompozycji. Tego typu sposób pracy nie ma nic wspólnego ze spontanicznością, malarstwem plenerowym impresjonistów. Za to mocno przywodzi na myśl metody bardzo tradycyjne. Akademickie. Tutaj jeszcze jedno studium, taki finalny szkic, który poprzedzał powstanie już gotowego obrazu. Obrazu, który również jest obrazem dużym. Liczy sobie ponad trzy metry szerokości. I tutaj właśnie już spotykamy te wszystkie elementy, które. Widzieliśmy sam pejzaż, ale też te postaci, chociażby tą małpkę z rysunku. Obraz zostaje pokazany najpierw w 1880 w szóstym roku na ostatniej wystawie impresjonistów. Ta wystawa, z dużym, zresztą już trudem, zorganizowana, dlatego że grupa impresjonistów była mocno rozproszona i właśnie podzielona już różnymi poglądami na sztukę. Na tej wystawie pojawiają się prace neoimpresjonizmu. Które będzie oceniane jako bezpośrednie następstwo impresjonizmu. I znowu pod względem tematyki mamy taką kontynuację. Pod względem samego wyrazu dzieła, zresztą obrazu, który będzie przez wielu krytyków bardzo. Niewybredny sposób, oceniany bardzo negatywnie, mamy do czynienia z zupełnie innym wyrazem dzieła, co też jest właśnie wynikiem już w pełni wykształconej metody malarskiej neoimpresjonistów. I kiedy przyglądamy się, z bliska, to dostrzegamy, że ta wielka powierzchnia tego obrazu składa się z bardzo drobnych pociągnięć pędzla, ale też bardzo regularnych. Tutaj fragment innego obrazu, gdzie wyraźnie widać, iż są to pociągnięcia pędzla będące takimi małymi, Kropkami. Stąd też nazwa techniki, którą zaczynają stosować neoimpresjoniści, czyli puentylizmu. Puentylizm jest określeniem, które wynika właśnie z samego sposobu Malowania. I też w związku z tym obrazy, teraz ten obraz już w całości. Obrazy neoimpresjonistów są jakby takie zamrożone, bez ruchu. I pomimo, że składają się z drobnych plamek farby, to ważny jest dla nich również kontur, tutaj się pojawia zarys przedmiotu, zarys. Obiektu. Puentylizm jako sama technika malarska łączy się z pewną metodą optyczną, która stosowana była już przez impresjonistów, a wynikała z ustaleń badań optycznych. Kiedy przyglądamy się uważnie, to widzimy, że obok siebie pojawiają się tutaj takie kropeczki w czystych Kolorach kontrastowych, które w związku z tym nie mamy do czynienia tak jak w tradycyjnym malarstwie z mieszaniem kolorów na palecie malarza, tylko to zmieszanie się kolorów następuje w naszym oku. I taki Taka metoda malarska wynikająca właśnie z ustaleń optycznych stosowana była już przez impresjonistów. Oni też znali, podobnie jak Georges Sera, czytali traktaty optyczne, które wydawane były, pojawiały się w XIX wieku. Dotyczyły właśnie zależności barw podstawowych. Kolorów pochodnych i przede wszystkim wzajemnych relacji, jak one względem siebie działają. I dywizjonizm jest właśnie metodą, która zupełnie słusznie wychodzi z założenia, że te rozbite plamki koloru zespolą się kolorystycznie w naszym oku. Stosowali to impresjoniści ale nazwali dopiero neoimpresjoniści osiągając zresztą zupełnie inny efekt bo w przypadku impresjonistów mamy do czynienia z takimi nieregularnymi pociągnięciami drobnymi pędzla a jak widzieliśmy w przypadku neoimpresjonistów to sposób nakładania farby jest bardzo regularny. I stąd zupełnie inny efekt, jaki oni uzyskują. Razem z Georgesem Seratem na tej ostatniej wystawie Impresjonistów w 1986 roku wystawia Paul Signac. Tutaj malujący. Jednego z bardzo wpływowych krytyków, Feliksa Feneona, który właśnie w tym czasie, czyli w 1986 roku, ukuje określenie neo. Impresjonizm. Zresztą będzie jednym z pierwszych, który będzie pisał w sensie teoretycznym o neoimpresjonizmie, właśnie o również takim naukowym, racjonalnym podejściu tych artystów. Później tą teorię, która dla neoimpresjonizmu będzie bardzo ważna, spisze, zbierze sam Pol. Siniak, który będzie kontynuował w taki bardzo początkowo rygorystyczny sposób te sposoby wyrażania wprowadzone przez Żorża Serata. Zasadniczą różnicą pomiędzy impresjonizmem i neoimpresjonizmem jest to, że impresjonizm powstawał w sposób intuicyjny bez tego zaplecza teoretycznego nawet jeśli jednak te odniesienia do badań optycznych miały miejsce neoimpresjonizm jest ze swojego założenia takim kierunkiem można powiedzieć naukowym dającym pewną też podstawę dającym znowu możliwość wyjścia z tych tego rozmycia się impresjonizmu w latach 80. W związku z tym stanie się atrakcyjny dla wielu artystów poszukujących nowych form wyrazu, a nawet przez pewien czas pod jego wpływem pozostanie Kami Pizarro, a więc jeden z Czołowych impresjonistów. Zresztą neoimpresjonizm wpłynie w różny sposób na wielu artystów. W tym czasie też, kiedy Paryż komentuje, artystyczny Paryż komentuje niedzielne popołudnie na wyspie Grand Jatte, W Paryżu pojawia się też Vincent van Gogh, który przejmie intensywność koloru, ale nie do końca technikę malarską. On jednak będzie miał swoje własne, indywidualne cele, zapożyczy pewne elementy z neoimpresjonizmu, ale dalej pójdzie swoją własną drogą. Georges Sera będzie kontynuował, rozwijał neoimpresjonizm, który nie tylko odwołuje się do naukowych, optycznych badań. Między innymi to spojrzenie na badania nad kolorami zaczyna być też łączone z oddziaływaniem na psychikę i również z tego sera będzie korzystał. A więc nie tylko temperatura, barw, ale również kompozycja. Linie horyzontalne czy diagonalne mają wyrażać różnego rodzaju emocje, a nie tylko dynamikę, tak jak tutaj widzimy w tej scenie przedstawiającej takich tancerzy kankana. Co oczywiście Wpisuje się też w taką chęć pokazania dynamiki łopoczących flag, tak jak tutaj, ale z racji właśnie takiej rygorystycznej techniki puentylistycznej ten... Efekt zwiewności tutaj no, wychodzi dosyć, dosyć kuriozalnie. Oczywiście neoimpresjoniści będą wybierać też takie nowoczesne motywy, jak chociażby wtedy budującą się wieżę Eiffla. Czy te przejawy nowoczesnego życia, nowoczesnych rozrywek, właściwie ostatnim obrazem, Georga Serata będzie to przedstawienie cyrku, które zwraca uwagę nie tylko intensywnością barw, stosowaniem techniki puentylistycznej, ale również ramą. Otóż to wzajemne oddziaływanie barw również zostało przez neoimpresjonistów przeniesione w niektórych ich kompozycjach na ramy zastosowanie kontrastowych kolorów leżących po przeciwnych stronach koła barw miało właśnie zintensyfikować sam obraz Georges sera umiera w, dość szybko w 1991 roku. Polsiniac kontynuuje jego dzieło, opracowując teorię neoimpresjonizmu ale również przyczyniając się do tego, że impresjonizm, neoimpresjonizm będzie się rozprzestrzeniał i w jakimś sensie zajmie właśnie miejsce impresjonizmu. W pewnym momencie Polski coraz więcej czasu spędza na południu Francji, w Marsylii, na wybrzeżu Morza Śródziemnego i stąd licznie pojawiające się właśnie widoki portów. I nawet w przypadku tych jego późniejszych obrazów, pomimo że ta technika puentylistyczna ulega pewnemu rozluźnieniu, cały czas Widzimy, że mamy do czynienia właśnie z obrazem wynikającym z tych założeń pierwotnych neoimpresjonizmu. I tak jak powiedziałem, w pewnym momencie neoimpresjonizm zgromadzi całkiem sporo naśladowców, artystów, którzy będą widzieli w tym i rzeczywiście tak to było postrzegane będą widzieli w tym taki radykalny wyraz, artystyczny nie tylko we Francji, ale również bardzo dobrze neoimpresjonizm zadomowi się między innymi w Belgii, ale również też w innych krajach i w przypadku wielu pewnej części artystów. Będą oni przechodzić właśnie taką fazę zafascynowania neoimpresjonizmem, tak jak w przypadku Henrygo van de Velde, który bardziej kojarzy nam się z rzemiosłem artystycznym, jest archite będzie architektem, a jeśli chodzi o swoją twórczość, plastyczność, z symbolizmem. Ale też w pewnym momencie wyraźnie nawiązuje do neoimpresjonizmu które będzie miał dosyć długi wpływ jeszcze artyści którzy gdzieś będą szukać dopiero swoich własnych rozwiązań też mu będą ulegać tak jak tutaj chociażby Mondrian. I zresztą widać już w tym pejzażu, takim widoku wydmy tą tendencję, która tutaj skończy się malarstwem Abstrakcyjnym, ale też bardzo ważnym elementem obrazów neoimpresjonistycznych była właśnie intensywność koloru. Impresjoniści stosowali dość jasną kolorystykę. Neoimpresjoniści, aby właśnie zintensyfikować te odczucia, koloru, stosują mocny kolor. I to między innymi też wpłynie na cały nurt ekspresjonizmu na początku XX wieku i jak widzi, dać czołowy fowista Henri Matisse też przez pewien czas będzie korzystał z tej techniki płętylistycznej neoimpresjonizmu. Neoimpresjonizm jest częścią szerszego zjawiska, jakim jest postimpresjonizm. Postimpresjonizm, który bardzo się różni. Różnią się jego przedstawiciele. Przedstawiciele postimpresjonizmu, do których należy Paul Cézanne, pomimo że należy do pokolenia impresjonistów to zresztą widać po jego dacie urodzin ale tak naprawdę Cezan przynależący do grupy impresjonistów będzie miał zupełnie inne cele zupełnie innych wartości będzie w sztuce poszukiwał co w efekcie okaże się bardzo Radykalnymi rozwiązaniami zrywającymi właśnie z dotychczasową tradycją w malarstwie. I na początek chciałbym dokonać takiego porównania dwóch martwych natur właśnie Cezana i Fontaine Tura, które zresztą z impresjonistami też był związany tylko jednak malował dużo bardziej konserwatywnie, dużo bardziej tradycyjne obrazy. I to bardzo dobrze widać na tym porównaniu. W przypadku obrazu Henri Fontaine interesuje go wyraźnie głębia przestrzeń stosuje bardzo wyraźnie zasady perspektywy jeszcze stosowane od czasów renesansu ale tą głębię uzyskuje również poprzez operowanie światłocieniem te owoce gruszki jabłka które tam widzimy uzyskują obłość w taki Tradycyjny sposób właśnie poprzez światłoci. U Sezana owa forma nie jest uzyskana poprzez tradycyjny światłociń. Tutaj tym czynnikiem, który buduje Sezanowi formę jest kolor. A więc zupełnie inna wartość, kolor nabiera zupełnie innego znaczenia. Wydawałoby się, że obaj artyści bardzo podobnie komponują tą swoje, swoje obrazy. Ta kompozycja dla Sezana staje się właśnie możliwością eksperymentów, nie tylko z samym uzyskaniem formy, ale właśnie z również samym... Skomponowaniem obrazu. Cezanne zresztą powtarzał, że chce podbić Paryż swoimi jabłkami. No, Paryż był bardzo oporny i bardzo długo Cezanne pozostawał niedocenionym artystą w swoich eksperymentach. Teraz cofnijmy się jednak do początków trudno powiedzieć, jego kariery, takich początków malarskich, martwej natury, która pokazuje, że pomimo tego, iż Sezan nie przeszedł takiej gruntownej edukacji, to jednak na początku malował w sposób dość tradycyjny, tradycyjny, a więc sposób Iluzjonistyczny, czego bardzo dobrym przykładem jest ten kieliszek, który mm, sprawia wrażenie, jakby był przeźroczysty, jakby był mm, trójwymiarowy. Zresztą cała ta martwa natura wyraźnie nawiązuje do takiej tradycji dawnych martwych natur, mieszcząc się w. Takiej konwencji dość realistycznej. I początkowo paleta barwna Sezana, jeszcze w latach 60., będzie dość ciemna. Gdzieś ten wpływ realizmu tutaj widzimy. Ale od razu u Sezana też pojawia się pewne uproszczenie, również dość. Takie mocne pociągnięcia pędzla, mocna forma. Ten realizm Sezana jest bardzo zwodniczy. Tak samo jak to było w przypadku Eduarda Maneta, który w latach. 60 wychodząc z założeń realizmu tworzy kompozycje które staną się rewolucją która zainspirują następne pokolenia artystów tak jak to było w przypadku jego Olimpii. Wspominam obraz Maneta dlatego że kilka lat po jego powstaniu Sezan namaluje właśnie dwie wersje. To jedna z dwóch wersji nowoczesnej Olimpii. I tutaj warto nie tylko podkreślić nawiązanie Sezana do tego wtedy bardzo, bardzo słynnego obrazu Maneta, ale też ten tytuł, który on mu nadaje: nowoczesna Olimpia. A więc z jednej strony jest to rodzaj hołdu, odniesienia do artysty, który wprowadził tak nowe rozwiązania w sztuce, ale z drugiej strony Sezan tutaj wyraźnie mm, Daje sygnał, że on idzie dalej, że jego obrazy będą bardziej nowotorskie, bardziej nowoczesne. W związku z tym związany jest z ugrupowaniem impresjonistów. W latach 70. bierze udział w dwóch wystawach impresjonistów w pierwszej i trzeciej, ale bardzo niewiele jest z tego okresu. Obrazów, które moglibyśmy związać z impresjonizmem, który by po prostu nam ten impresjonizm przypominały, jest w tym trochę takiej lekkości malowania, szkicowości. Ale nawet wtedy wystawiane obrazy na tych wystawach impresjonistów już zwiastują zainteresowania Sezana zainteresowania konstrukcją. Kompozycją, proszę zobaczyć na układ linii, który tutaj pojawia się w tym obrazie. I pomimo znaczącego wpływu Camilla Pizara, czołowego impresjonisty, troszkę starszego, będącego też takim autorytetem w gronie tego ugrupowania, to jednak Sezan będzie potrafił nie tylko zachować, Swoją indywidualność, ale też w bardzo konsekwentny sposób rozwijać. Ponieważ Paryż niespecjalnie interesuje się jego dokonaniami, coraz częściej wraca do domu na południe Francji, do Aix-en-Provence, maluje południowe pejzaże, między innymi nad. Morzem Śródziemnym. I cały czas jednym z dominujących tematów jego twórczości jest martwa natura, a więc pewien dość ograniczony tak naprawdę zestaw pewnych elementów, które on w różny sposób układa, naczyń owoców, w przypadku których ważnym Czynnikiem jest właśnie kompozycja, sam sposób widzenia, kadrowania to są elementy, które do pewnego stopnia Sezana łączą z impresjonistami, ale będzie on jednak podchodził do tego w bardzo nowatorski sposób. I patrząc się na ten błękitny wazon. Widzimy, że nie chodzi już o przedstawienie po prostu martwej natury w sposób iluzjonistyczny, że prawdziwym tematem tego obrazu jest nie tylko kolor błękit tego naczynia, jego zestawienia, ale również kompozycja. Kompozycja wydawałoby się oparta na liniach pionowych poziomych, bardzo niewiele jest tu linii diagonalnych, ale pomimo tego ten obraz robi na nas wrażenie bardzo dynamicznego, poruszonego. I te eksperymenty ze sposobem widzenia, z również Punktem widzenia, w jaki sposób artysta widzi obiekt przez siebie przedstawiany, doprowadzają Sezana do właściwie takiego momentu na granicy zerwania z perspektywą. Perspektywą renesansową, perspektywą matematyczną, która zakładała jeden punkt widzenia. A jak zaczynamy się przyglądać obiektom na tej martwej naturze, to widzimy, jakby były one przedstawione z różnych punktów widzenia. To jest jeszcze oczywiście dość subtelne to jest jeszcze ta pewna granica ale pokazuje właśnie, jak ten sposób widzenia Sezana już nie skupia się na naśladowaniu rzeczywistości. Ale na osobistym, własnym widzeniu różnych obiektów, czy to martwej natury, czy pejzażu, czy również postaci ludzkiej, gdzie między innymi u Sezana znajdziemy, Zaburzone proporcje, tak jak w przypadku tego, tego chłopca, który wyraźnie ma tutaj jakby za długą rękę. Ale to jest też część właśnie. Pracy nad tym różnym sposobem widzenia, sposobem widzenia, który już nie ma nam przedstawiać, chciałoby się powiedzieć, fotograficzny sposób rzeczywistości. To fotografia w tym czasie będzie już przejmować taki dosłowny sposób pokazywania otaczającego świata, stąd też właśnie artyści poszukują innych, Ujęć. I Sezan ma pewne ulubione motywy. Przedstawia postać ludzką, najczęściej pozującą jego modelką jest po prostu jego własna żona, ale traktowana jest ona właściwie też jako pewien motyw, jako czasem wpisująca się tak jak tutaj w taką grę. Tła tego fotela, na którym siedzi i tej sukni, która tutaj, ta spódnica tworzy taki rytmiczny wzór. Następnym motywem, tym razem w pejzażu bardzo często powtarzanym przez Sezana, jest Góra Świętej Wiktorii. Będzie ją nalował wielokrotnie, bo to zresztą rzeczywiście motyw taki bardzo wyrazisty w pejzażu Prowansji, widoczny dobrze ze wzgórza, na którym, na którym miał swoją pracownię. Ale znowu, patrząc chociażby na tą kompozycję, widzimy, że to spojrzenie Sezana tak naprawdę jest spojrzeniem malarza, który. Komponuje swój obraz, bo w taki dość podejrzany sposób gałęzie tej sosny współgrają tutaj taką linią, właśnie z tą linią góry. Góra Świętej Wiktorii będzie dla Cezana obiektem, który w bardzo różny sposób będzie przedstawiał. W swoich późnych obrazach między innymi zamieni się ona w taką prawie że, chciałoby się powiedzieć, abstrakcyjną mozaikę, ale też ten wyrazisty motyw pejzażu, nie odniesienia do, do jednak rzeczywistości. Przywodzi na myśl swoim majestatem jakby też pewnym oddziaływaniem, tym, tą masą, którą tutaj widzimy i którą, choć w syntetyczny sposób, taki dość Geometryczny przedstawia nam Sezan. może się nam to skojarzyć z przedstawieniami góry Fuji w, z drzeworytem japońskim, gdzie ta góra też tutaj chociażby w tym, w tym akurat w tej kompozycji też w taki bardzo nowatorski sposób jest ujęta i też niesie ze sobą pewne znaczenia również symboliczne. Następnym motywem, który też kilkakrotnie będzie podejmował Sezan, jest motyw grających w karty. Wydawałoby się taki motyw dość wywodzący się z jeszcze realizmu. I rzeczywiście będący też takim dialogiem Sezana z dawnymi mistrzami, ze swoimi poprzednikami, bo Sezan też poszukuje pewnej, nowej formy w odniesieniu też do owej tradycji. Stąd też przez całe życie, od lat 60. przez lata 70. i później takim motywem u niego obecnym są kąpiący się. A więc no, jeden z podstawowych tematów dla sztuki europejskiej właśnie przedstawiający, Przedstawienie aktu, przedstawienie ciała ludzkiego, które było dla sztuki tradycyjnej, akademickiej, właśnie takiej rysunkowej, opierającej się na linii, podstawowym tematem. Dla Sezana w pewnym sensie obok chociażby przedstawień Góry Świętej Wiktorii, ten temat staje się takim zwieńczeniem. Jego, Twórczości, gdzie proponuje on nowoczesną formę, wybierając nie tylko ten motyw aktu kąpiących się tradycyjny, ale też odnosząc się do bardzo tradycyjnej, w przypadku tych wielkich kąpiących się, bardzo tradycyjnej kompozycji. Kompozycji, piramidalnej, a więc najbardziej klasycznej kompozycji jaką można w malarstwie sobie wyobrazić. I chciałbym dokonać takiego dość zaskakującego zestawienia, gdzie z jednej strony mamy właśnie martwą naturę Sezana, a z drugiej jeden z licznych widoków góry Świętej Wiktorii. Takie zestawianie uświadamia nam właśnie, że niezależnie od tego, czy będą to jabłka, czy pejzaż, czy portret własnej żony, Sezana interesują pewne podobne wartości formalne. Kompozycja, kolor i właśnie to przeniesienie ciężkości na kwestie formalne. Też jest jednym z takich radykalnych elementów w twórczości Sezana. Sezana, który przecież należąc do grona impresjonistów, maluje w plenerze. Maluje w plenerze, i pomimo często tak radykalnych rozwiązań, tym punktem wyjścia jest dla niego obserwowany motyw. Bardzo długo Sezan nie mógł zdobyć zainteresowania nie tylko publiczności, ale i krytyków. Pierwsze wystawy indywidualne odbyły się dopiero w latach 90. i wtedy między innymi nie tylko powoli zaczynają przynosić zainteresowanie marszandów ale również młodych artystów, takich jak Maurice Denis, którzy zaczynają dostrzegać tą nowatorską formę sezana. Czego przykładem jest właśnie obraz będący takim hołdem dla sezana, gdzie zgromadzeni są tutaj wokół jego martwej natury, zresztą w pewnym momencie należącej do pola Gogena, tam zresztą w tle się pojawia też obraz Gogena, zgromadzeni są przedstawiciele grupy nabistów, a więc właśnie grupy, która też korzystając z tych już postimpresjonistycznych rozwiązań będzie, Proponowała swój własny język. Oni Sezana jako jedni z pierwszych docenią. Więc to zainteresowanie twórczością Sezana w ostatnich latach jego życia można powiedzieć się zacznie, a już po śmierci w 1906 roku nastąpi intensyfikacja wystaw, prezentacji jego dzieł. I stąd też Cezan stanie się inspiracją, punktem wyjścia dla bardzo wielu artystów, bardzo wielu kierunków, takich jak kubizm czy fowizm na początku XX wieku I też, stąd też, Sezan zostanie określony mianem ojca malarstwa XX wieku. Auridetulus Lotrek to jeden z najbardziej fascynujących artystów końca XIX wieku. Fascynuje swoją sztuką, fascynuje swoją osobą, swoim pochodzeniem, kolejami życia, bardzo też tragicznym życiorysem. Tutaj jego autoportret pokazujący jego też umiejętności karykaturzysty no i rysownika. I w przypadku Auride Toulouse-Lautreca, ponieważ jest artystą tak indywidualnym, ale też bardzo nowoczesnym, bardzo dobrze wpisuje się on w tą szeroką kategorię, jaką jest postimpresjonizm. Zacznijmy jednak od pochodzenia Auride Tulus Lotreka, którego pełne nazwisko było dużo, dużo dłuższe, bardziej rozbudowane, dlatego że rzeczywiście pochodził on z jednej z najstarszych, najbardziej arystokratycznych rodzin. Francuskich. Niestety to też stało się przyczyną jego tragedii. W bardzo młodym wieku bardzo ciężko choruje. Właściwie nie do końca wiadomo, co było bezpośrednio przyczyną jego, jego dolegliwości? Wiemy o tym, że łamie sobie nogi, które nie będą się w odpowiedni sposób zrastać. Miał też inne problemy zdrowotne. To wszystko zapewne wynikało z balastu genetycznego, jego przodkowie w bardzo bliskich koneksjach rodzinnych ze sobą pozostawali i właśnie ofiarą stał się Tulus Lotrek, który liczy sobie niewiele ponad metr m wzrostu. Ale trzeba pamiętać właśnie, że nie był karłem, że jego dolegliwości miały inne przyczyny, miał bardzo krótkie nogi w związku z tymi wypadkami w młodości. tułów miał w pełni rozwiniętego mężczyzny, ale był właśnie takiej niepozornej postury i też zresztą z tymi problemami zdrowotnymi będzie przez całe życie się borykał i też stanie się to przyczyną jego przedwczesnej śmierci ale też również te kłopoty zdrowotne również młodości stały się przyczyną zainteresowania stały się przyczyną zaangażowania artystycznego i toulouse Trek jest dobrym przykładem tego Iż początkowo przechodzi dość krótko przez taką fazę zainteresowania pewnego wpływu impresjonizmu. Tu widzimy portret jego matki, hrabiny Toulouse-Lautrec, takie. Specyficzne kadrowanie tych obrazów z początku lat 80., ale też i pewna szkicowość, lekkość koloru, świadczą o wpływie impresjonizmu. Jest to jednak dosyć Krótki okres. Toulouse Lautrec pojawia się w Paryżu, kiedy tych propozycji artystycznych będzie dużo, dużo już więcej i stąd właśnie wpisze się w już poszukiwania inne. Początkowo jest zafascynowany impresjonizmem, między innymi to przedstawienie Muleu de la Galette Renoira wywrze na nim ogromne wrażenie, ale kiedy kilka lat później namaluje ten sam lokal, zrobi to w zupełnie inny sposób. Nie będzie już lekkości, świetlistości obrazu Renoira, tylko zupełnie inny nastrój. Nastrój, który pokazuje emocje i pokazuje właściwie też pewne relacje społeczne że nie jest to tylko lokal pełen radosnych, bawiących się ludzi, ale też ludzi zmęczonych w trudnej sytuacji życiowej i tutaj na pierwszym planie pojawia nam się motyw, który zresztą jest dosyć częstym motywem w twórczości wielu artystów drugiej połowy XIX wieku, czyli motyw... Prostytucji. Toulouse-Lautrec, który będzie się starał wnikać w psychikę ludzką, w ich kondycję, ten temat będzie podejmował dość często. I sama forma, bardzo taka ekspresyjna, którą używa właśnie, aby takie wartości przekazać, jest tym sygnałem jego nowoczesności. I później ten sam lokal, też Moulin de la Galette, będzie malował zaraz po przyjeździe młody Pablo Picasso. Bardzo dobrze znający już sztukę Toulouse-Lautreca i właśnie sięgający w tym momencie do niej jako do takiego wzorca bardzo wysokiego poziomu ekspresji, który pojawia się w tych obrazach. Toulouse-Lautrec jest więc takim portrecistą życia Paryża, które między innymi skupia się w nocnych lokalach. Chętnie przedstawia zabawy, tańce, które tam mają miejsce, a również i gwiazdy tych lokali. Nie, nie tylko z dużą umiejętnością pokazania dynamiki ruchu w tych przedstawieniach ale właśnie również tego wniknięcia w psychikę modela. Bo tu przed chwilą widzieliśmy Jane Avril, którą wywijała na parkiecie, a tutaj ta gwiazda paryskich nocnych lokali przedstawiona zupełnie inaczej, w taki sposób, który pokazuje ją w dużo bardziej melancholijny, chciałoby się powiedzieć, sposób toulouse Lotrek fantastycznie oddaje klimat, dynamikę tych występów, których jedną z gwiazd była Loi Fuller, słynąca z takich dynamicznych, dynamicznego. Tańca, gdzie używała mm, e, światła, ruchu. E, no i przede wszystkim e, fałdzistej spódnicy, która układa się wręcz w takie. I znowu chciałoby się powiedzieć, jak to w przypadku niektórych postimpresjonistów. Abstrakcyjne formy, bo rzeczywiście ta rycina, ta grafika Toulouse-Lautrec, no, w jakim sensie jest taką zapowiedzią właśnie kompozycji abstrakcyjnych. Obok malarstwa Toulouse-Lautrec jest genialnym grafikiem. To jest następna dziedzina co zresztą jest taką bezpośrednim wynikiem jego dość klasycznego jego klasycznej edukacji w rysunku Linearności jego kompozycji, i w pewnym momencie Toulouse-Lautrec rzeczywiście zyskuje dużą popularność. Ma zamówienia na różnego rodzaju prace graficzne, w tym plakaty, a jest to taki moment, kiedy sztuka plakatu przeżywa swoje nie tylko apogeum, ale też taki moment bardzo radykalnej zmiany i Toulouse-Lautrec jest tym, który będzie jednym z współtwórców, chciałoby się powiedzieć, takiej nowej, nowoczesnej formuły plakatu, która jest bardzo artystyczna, ale jest bardzo trafiająca po prostu do, do widza. Pewien przekaz, który za plakatem się kryje, jest bardzo czytelny, co łatwo można zobaczyć porównując to z innymi plakatami z tego czasu. Żirschera był świetnym plakacistą, ale proszę zobaczyć ile tutaj jest detali, ile szczegółów. Fakt, że już wpisuje w swoją kompozycję również liternictwo. To samo będzie robił Toulouse Lautrec, który jednak będzie upraszczał kompozycję, będzie się posługiwał taką płaską plamą, wyraźnym właśnie konturem, co zbliża go do wielu postimpresjonistów. Będzie potrafił dzięki temu zbudować pewien klimat, nastrój, nie tracąc nic z tego przekazu treściowego. Toulouse-Lautrec był częstym bywalcem Różnego rodzaju przybytków nocnego życia paryskiego, włączając w to domy publiczne, które stają się dla niego takim miejscem inspiracji artystycznych, nawet tam zamieszkuje, staje się jakby częścią tego świata, i dzięki temu też podpatruje aspekty, które są aspektami bardzo ludzkimi z racji swojej obserwacji psychologicznej. E, e, przedstawia właśnie e, prostytutki, które tutaj czekają na taką inspekcję medyczną, która wtedy była, była obowiązkowa. E, I ogromny talent Tulus to to, że potrafi przedstawić człowieka w sposób bardzo autentyczny, nie obdzierając go z godności nawet w tak Drastycznej scenie, jak tutaj. Toulouse-Lautrec przedstawia właśnie ludzkie emocje w sposób bardzo, bardzo prawdziwy. Emocje bardzo różne bliskości, która ma w sobie pewne elementy erotyczne, ale nie są one na pierwszym planie, jeśli chodzi o pracę Toulouse-Lautrec'a. Osiąga pewien sukces, jest ceniony jako, jako grafik, jako twórca plakatów, ale jego zdrowie podupada, ma coraz większe problemy ze zdrowiem, nie zaprzestaje twórczości, również jako rysownik. Tutaj jedna z, jednego, jedna z jego ostatnich serii z przedstawienia cyrku, bardzo typowym tematem dla sztuki końca XIX wieku. Ale gdzieś te przedstawienia Toulouse-Lautrec'a właśnie zaczynają mówić więcej, stają się pewną metaforą rzeczywistości, tak jakby to świat był taką areną cyrkową. Jeszcze jedna dość późna praca Toulouse-Lautrec'a też jesteśmy gdzieś tam uczestniczymy w tym nocnym życiu paryskim. Intensywność koloru, intensywność wyrazu stawiają właśnie Toulouse-Lautrec'a jako również jednego z prekursorów Ekspresjonizmu i tym samym właśnie realizuje on takie wyznaczniki postimpresjonizmu, a więc tego kierunku, który stanie się podwalinami przemian już sztuki w wieku XX.